Przez wiele, wiele lat Europejska Fundacja Kultury zajmowała się pytaniem o inną Europę, ale z dość szczególnego punktu widzenia, który, jak sądzę, w książce tej widać. Mianowicie chodziło o Europę poszerzoną, Europę, która nie składałaby się wyłącznie z Unii Europejskiej lub krajów, które tradycyjnie powiedzielibyśmy należą do przestrzeni europejskiej, ale inna Europa w twoim i waszym rozumieniu była konceptem dużo szerszym. Zawierała kraje sąsiednie, zawierała obrzeża, do innej Europy należała i Ukraina, i Turcja, i Bałkany, jeszcze wówczas w całości poza Unią Europejską. I chciałbym zadać dwa pytania dotyczące innej Europy. Pierwsze, czy teraz, kiedy w bardzo wielu z tych ościennych krajów mamy do czynienia ze zjawiskami uderzającymi, chodzi o wojnę na Ukrainie, chodzi o tendencje, jakie na przykład pojawiają się, tendencje polityczne, jakie pojawiają się w Turcji, jak ta wizja innej, poszerzonej Europy, nad którą pracowaliście, miałaby się do rzeczywistości dziś? I drugie pytanie, czy nie jest ogromnym wyzwaniem myślenie o innej Europie właśnie w samym centrum Europy? Dzisiaj, kiedy mamy do czynienia, wspominała o tym Catherine Watson podczas otwarcia tej konferencji, z tendencjami dezintegracyjnymi i odśrodkowymi w samym centrum Europy. Przypomnę, że już pojutrze będziemy mieli do czynienia z wyborami we Francji i zobaczymy, jak Front Narodowy w nich wystąpi. Oczywiście Brexit, ale oczywiście tendencje odśrodkowe, z którymi mamy do czynienia również w naszym regionie, w tym w Polsce. Więc drugie pytanie brzmiałoby, czy to dzisiaj centrum Europy nie potrzebuje innej Europy, a jeżeli tak, to jakiej? What would that be? To pojęcie innej Europy, to wydawnictwo, o którym wspomniałeś, nie jest to pojęcie tylko teoretyczne. Powstało, aby udokumentować kilkanaście lat bardzo praktycznych działań i badań pewnych pojęć w praktyce. Europejska Fundacja Kultury od końca lat 90. bardzo aktywnie współpracuje, umacnia i uczestniczy w inicjatywach kulturowych poza Unią Europejską. Była mowa o dwóch takich inicjatywach. Nie jest to zatem pojęcie teoretyczne. Inna Europa obejmuje również pojęcia, które właśnie wynikają z naszego praktycznego doświadczenia. Nasza praktyczna działalność, realizując inicjatywy kulturalne w krajach sąsiedztwa Unii Europejskiej, wynika z głęboko zakorzenionego przekonania i wiary w naszej fundacji, że Europa oczywiście nie kończy się na granicach Unii Europejskiej, a kultura też nie kończy się na granicach, nie jest ograniczona przez granice. Nasza działalność przez ostatnie dziesięciolecia wynikała z przekonania, że powinniśmy inwestować w ponadnarodową współpracę kulturową, żeby tworzyć nowe pomysły, jak społeczeństwa mogą się rozwijać za sprawą inicjatyw kulturalnych, jak można tworzyć nowe pojęcia. I to Denis de Rougemont, nasz założyciel naszej fundacji, jeden z pierwszych federalistów, który postrzegał Europę jako federację, nie tyle krajów czy państw, w tym klasycznym rozumieniu stosowanym w dyplomacji, ale federacja idei, federacja myśli, federacja różnych postaw, różnych wyrazów kultury. I kierując się tą logiką, w naszej działalności grantodawczej nawiązaliśmy kontakty pod koniec lat 90. z inicjatywami takimi jak te prowadzone przez Eminę w byłej Jugosławii i na tej podstawie powstały programy mające na celu wzmocnienie małych inicjatyw, małych organizacji, małych struktur
umysł, włączenie je w dialog polityczny. Takie było nasze założenie, tak widzieliśmy inną Europę poza granicami Unii. A już wtedy, dawno, na długo, zanim Polska czy Węgry i kraje środkowoeuropejskie wstąpiły do Unii, nawet wówczas jeszcze te kraje leżały poza Unią, więc przez cały ten czas, tworzymy różne programy skierowane do krajów sąsiadujących na wschodzie, programy dla Turcji, krajów arabskich, a wzdłuż południowych wybrzeży Morza Śródziemnego. Nawiązaliśmy wiele kontaktów z partnerami i kolegami w tamtych krajach. Założenie jest takie, że Europa nie kończy się na granicach Unii, a nasza solidarność, nasza ogólnoeuropejska wizja solidarności ponadnarodowej musi również obejmować te inicjatywy, które kilkanaście lat temu i obecnie teraz są realizowane w trudnych warunkach. Obecnie największy program, który prowadzimy, łączący inicjatywy kulturalne w Unii i spoza, to program Tandem, dzięki któremu inicjatywy kulturalne spoza Unii i z wewnątrz Unii mogą ze sobą współpracować jak równy z równym. Polega to na tym, że przez 2 tygodnie prowadzi się działalność w siedzibie organizacji, a partner ma możliwość wizytowania organizacji partnerskiej i tworzymy możliwość realizowania projektu. I odpowiadając na Twoje pytanie, na które nie mogę udzielić prostej odpowiedzi, tego rodzaju działalność jeszcze 6 lat temu, kiedy powstało Tandem, była w miarę prosta, miała mało właściwie... dążyła do nawiązania ściślejszej współpracy z inicjatywami spoza Unii, a teraz napotykamy trudności na Ukrainie, w Turcji, w świecie arabskim. Nie mogę odpowiedzieć, co dalej. Mogę jedynie powiedzieć, że ogólnie Tandem to program, który w założeniu ma tworzyć tandemy, inicjatywy, tworząc docelowo sieć solidarności, czy też, że Manuel Castells napisał książkę o sieci nadziei, a staraliśmy się stworzyć takie właśnie sieci nadziei i solidarności. I oczywiście solidarność jest w tej chwili, jeżeli pomyślimy o inicjatywach kulturalnych, o społeczeństwie obywatelskim w Turcji czy na Ukrainie, tego rodzaju inicjatywy właśnie potrzebują solidarności, więc jest to zatem program nie tylko społeczeństwa obywatelskiego, wspieramy też muzea publiczne, współpracujemy z nimi, dzięki czemu powstaje ciekawy system, możemy nawiązać nowe kontakty i takie współpracujemy z dziennikarzami, kontakty z innymi sektorami, społeczne przedsiębiorstwa. I w tej chwili słyszymy, otrzymujemy sygnały od naszych uczestników w Turcji chociażby, że jesteśmy jedynym oknem na Europę, które pozostało, zwłaszcza, że mamy wiele inicjatyw, które są realizowane we wschodniej Anatolii, w południowo-wschodniej Anatolii, dość niespokojnych regionach. Na Ukrainie również prowadzimy inicjatywy, które musiały się wyprowadzić z Donbasu i działają na granicy, ale to właściwie zapewnienie im takich środków na przetrwanie, umocnienie ich, ale nie wiem, co dalej, nie wiem, w którym kierunku, nie wiem, w którym kierunku to pójdzie. Jednak jestem przekonany, że pora, aby ta ponadnarodowa solidarność, aby wyjście poza granice Unii, znaczy teraz to nabiera coraz większego znaczenia i muszę przyznać, jest to trudniejsze również dla partnerów europejskich, dla partnerów z krajów unijnych. Trudniejsza jest ta współpraca również dla polskich organizacji działających na terenie Ukrainy, Białorusi czy w Rosji. Jednak na dzień dzisiejszy ta sieć wsparcia, ta sieć solidarności ogólnoeuropejskiej jest czymś, co możemy jeszcze utrzymać dzięki temu programowi. Pytanie, czy potrzebujemy tego wewnątrz Europy, mogę odpowiedzieć jedynie
że na podstawie naszych doświadczeń, na podstawie tego, czego się nauczyliśmy, realizując ten program, program Tandem, 2 lata temu stworzyliśmy współpracę, edycję tego programu Tandem, aby umożliwić współpracę ponadnarodową dla inicjatyw wewnątrz Unii, z krajów unijnych, zorientowanych na nowe idee, nowe myśli w kulturze, ale też na idee, które są proponowane w dziedzinie innowacji społecznej. Mamy na przykład tandemy takie pomiędzy siecią dziennikarzy w Grecji a siecią dziennikarzy w Niemczech. Chodzi o przełamanie tego podziału na północ i południe, który funkcjonuje w Unii Europejskiej, na mocy którego wschód uczy się od zachodu, a południe uczy się od północy. Dziś rano już mówiono o tym. Mówiono, jak nowe inicjatywy, jak nowe podejścia pojawiły się w południowej i wschodniej części Europy i właśnie staramy się zachęcić tego rodzaju postawę dzięki programowi Tandem. To odpowiedź praktyczna. Nasza działalność analityczna, wyrastająca z praktyki, jest nadal prowadzona, jednak koncepcyjnie myślę, że powinniśmy właśnie dać sobie chwilę refleksji, zastanowić się, co dalej, rozejrzeć się, rozpoznać sytuację i myśleć, jakie programy możemy zaprosić. Dziękuję. Filip bardzo wyraźnie powiedział, że jest teraz taki moment chyba przewartościowania i głębokiej refleksji, co robić zarówno w domenie praktyk kulturalnych, jak i na przecięciu pomiędzy tym, co kulturalne i społeczne w związku z procesami zachodzącymi w Europie. Chciałbym zwrócić się do Catherine Watson z następującym pytaniem. Europejska Fundacja Kultury znana jest z takiej bardzo, z podejścia bardzo głęboko autorefleksyjnego i strategicznego. I wśród tych kategorii, z którymi kategorii, ale zarazem praktyk społecznych, organizacyjnych i instytucjonalnych, z którymi w ostatnich latach Europejska Fundacja Kultury pracowała, wśród nich były między innymi dobra wspólne, było połączenie pomiędzy tym, co pomiędzy kulturą i społecznościami, a teraz takim dużym zadaniem, jakie przed sobą fundacja postawiła, jest praca na rzecz solidarności. O tym również Filip wspomniał. Chciałem zapytać po pierwsze, jak wewnątrz fundacji osiągnęliście przekonanie, że to właśnie solidarność jest tym obszarem, w który należy teraz, czy warto w tej chwili nie tyle inwestować, ile na którym warto się skupić i czy macie jakieś pomysły, jak praktycznie podejść do podnoszenia poziomu solidarności zarówno na poziomie międzyludzkim, międzyspołecznym, jak i na poziomie europejskim? Thank you, Igor. It's really a happy opening for you to talk about reflection. To jest dobre i szczęśliwe otwarcie, jeśli chodzi o tę refleksję i tę otwartość reagowanie na świat. Myślę, że właśnie chodzi o to, żebyśmy się zmieniali i współpracowali ze społeczeństwem obywatelskim, oferując swoje zasoby, ale też skłaniając do innego myślenia, by nie społeczeństwo obywatelskie nie poczuło się gdzieś złapane w jakąś pułapkę przeszłości. Oczywiście nie ma odpowiedzi, tak jak już Filip powiedział, natomiast próbujemy podejmować kroki chyba w dobrym kierunku. Ten kryzys, czy te kryzysy, z którymi mamy do czynienia na świecie, to są niezwykle skomplikowane i zagmatwane procesy w sferze i ekonomicznej, i społecznej, i
kulturalne i ja nie sądzę, żebyśmy mogli dostrzec je w takiej formie sekwencyjnej, czy w takim układzie sekwencyjnym, że jeden się kończy, drugi po nim następuje i tak dalej. One są gdzieś przenikającym się zjawiskiem i niekoniecznie z siebie nawzajem rozwiązują. To jest raczej takie zapętlenie. I poprzez to zapętlenie jest szalenie ciężko odnieść się do wyzwań, do problemów, rozwiązywać je i to spowodowało dezintegrację i rozproszenie jakiejkolwiek solidarności społecznej, jaką mieliśmy. Niekoniecznie chcemy powiedzieć, że przechodzimy od momentu, gdzie mieliśmy pełną solidarność w każdej sprawie do stanu, w którym tej solidarności w ogóle nie ma. Natomiast jest taki kierunek i on jest wyraźny i dostrzegalne jest to rozproszenie. Pojawiają się zatem takie wysepki, które otaczają się coraz wyższymi murami. Pomiędzy nimi szaleje jakiś żywioł, jakieś skały i pojawiają się kolejne wyspy czy wysepki. Pojawia się wyzysk, pojawia się egoizm, współczucie, współodczuwanie gdzieś są w odwrocie. I musimy na to reagować, bowiem istnieją sposoby, tak jak powiedział Filip, mówiąc o sieciach nadziei czy o inicjatywach, które nawiązują do tych ruchów społecznych, czy z nich wynikają. To jest właśnie chyba ta reakcja i musimy zadawać sobie pytanie, w jaki sposób możemy wspólnie jeszcze bardziej intensywnie współpracować, żeby tym działaniom nadać odpowiednią skalę i intensywność. A więc mamy podwójne wyzwanie. Te poszczególne fragmenty, czy te odpryski stają się bardzo indywidualne, indywidualistyczne. Coraz częściej jest to tak, że te instytucje tworzą wokół siebie takie, czy znajdują się w takich bańkach. Rozpada się również też cały ekosystem i na to musimy reagować. Uważamy jednakowoż, iż są takie składniki, które są wymagane do tego, żeby sytuację naprawić i one były wymieniane już przez panelistów i przez uczestników tej konferencji. I dzięki temu będziemy mogli z tych baniek, z tej izolacji pojedynczych, składowych izolacji wychodzić w kierunku integracji sieci i współdziałania, co oznacza, że po pierwsze musimy wyjść ze strefy komfortu, walcząc o inkluzywność, musimy słuchać tych, z którymi się nie zgadzamy, rozumieć ich, współpracować z nimi, a wiemy, jak bardzo trudno jest rozmawiać z kimś, kto jest zupełnie inny, radykalny, zupełnie o 360, a właściwie o 180 stopni różne od naszych. Wiemy, jak bardzo to niekonstruktywne potrafi być. Często są to niemożliwe rozmowy, ale są też wielkie grupy ludzi, które są i odczuwają marginalizację, są zmarginalizowane, zostały gdzieś porzucone i tych ludzi trzeba wysłuchać. Jeżeli są jakieś obawy, strachy, lęki, trzeba je wyświetlić, prześwietlić, spróbować zrozumieć, nie powiększać, nie poszerzać tego pęknięcia i to wymaga współpracy z organizacjami, niekoniecznie tylko i wyłącznie tymi, które uważają się za organizacje zajmujące się kulturą. Trzeba szukać tych przestrzeni bezpiecznych, tam gdzie bezpośredniego zagrożenia nie ma, ale może wystąpić
I wszędzie tam, gdzie takie niebezpieczeństwo już istnieje. W Kiszyniowie na przykład wszyscy mają takie dążenie do tworzenia przestrzeni wspólnej dla wszystkich. Wszyscy też wiedzą, jak bardzo to będzie wymagało czasu. Mina mówiła dzisiaj rano, że partycypacja ma się nijak do... Czy jest niczym bez konsekwencji? Wszyscy mówimy o partycypacji, my również o zaangażowaniu, o inkluzywności, o włączaniu, o partycypacji i tak dalej, nadal. Natomiast jeżeli nie będziemy wspierali takiej rzeczowej i konkretnej partycypacji, bo to jest tak, że partycypacja gdzieś tam się zaczyna od jakiegoś zaczynu, jakiejś organizacji społecznej, która mówi, mamy pomysł, natomiast wymaga to reakcji polityków, decydentów. I faktycznie są takie instytucje, czy tacy decydenci, którzy natychmiast pozytywnie reagują na to, ale są też inne sytuacje. No i ostatnim takim składnikiem potrzebnym dla skutecznych rozwiązań jest możliwość wzmacniania innych narracji, jest wynoszenie tej różnorodności opinii i poglądów na sferę dialogu powszechnego, wprowadzać te narracje, tę komunikację, tę konwersację również do mediów głównego nurtu, bo w ten sposób możemy wydostać się z tych kokonów, z tych baniek, w których słuchamy tylko tych, z którymi się zgadzamy i którzy mówią to, co stanowi właściwie potwierdzenie naszych własnych poglądów. Więc wszystko to, z czym mamy do czynienia w tej chwili, wszystkie te szanse, które zostały wykreowane, one tak de facto wynikają z kryzysu zaufania społecznego. I to jest trochę tak, że jeżeli spojrzymy wokół i zastanowimy się, skąd nadciąga kolejne niebezpieczeństwo i gdzie nastąpi jakiś rozpad i schizma, no to dostrzeżemy, że to jest też kryzys przywództwa. A to powiedziawszy, trzeba zwrócić uwagę na to, że liderzy, przywódcy też nie są gdzieś ulepiani z jakiejś substancji niebieskiej, tylko to są ludzie z krwi i kości wywodzący się z naszych kręgów. Bez zaistnienia tych składników rozpraszanie społeczeństwa będzie postępować i o solidarności nie będzie mogło być mowy. Dziękuję, Katyń, za tę wypowiedź. Myślę, że ona jest znakomitym punktem wyjścia do pytania, z którym chciałem się zwrócić do Karin Legbeck, ponieważ Katyń wspomniała, że Subtopia jest pewną bezpieczną przestrzenią tworzenia dialogu kulturowego i o warunki takiego dialogu kulturowego i międzykulturowego chciałem Karin zapytać w takim bardzo praktycznym wymiarze, podkreślając tę charakterystykę Subtopii, jaką jest operowanie w środowisku wielokulturowym. Ale zanim wprost o to zapytam, chciałem zapytać jeszcze o to, czy zauważasz zmiany w podejściu u siebie na miejscu, czy zauważasz zmiany w podejściu do środowisk migranckich, które mieszkają wokół was i z którymi pracujecie, zmiany szwedzkiej społeczności, ale też zmiany wewnątrz tychże środowisk w stosunku do szwedzkiej społeczności ze względu na procesy zachodzące w Europie, w tym wzrastającą ksenofobię. Więc chciałem zapytać po pierwsze o tendencję, czy dostrzegasz jakąś tendencję w tej relacji pomiędzy szwedzką i migrancką społecznością, a po drugie, jak w praktyce wydaje ci się ten dialog międzykulturowy powinien być prowadzony, jak wy go prowadzicie, jak powinien być prowadzony w przyszłości?
lat, to już dość długo. Pracując w tym obszarze, trzeba dać dużo czasu, ponieważ skróty iść tu nie można i szybkich rozwiązań nie ma. Natomiast chcę Państwu podać informacje kontekstualne. To miejsce funkcjonuje, jest jedną z najbardziej różnorodnych w całej Skandynawii. 172 narodowości, ponad 100 różnych języków, ponad 160 krajów jest reprezentowanych. To jest naprawdę ogromna różnorodność. I kiedy zaczynaliśmy naszą pracę, ci ludzie definiowali się jako problem, ponieważ 67% tych ludzi ma inny język, znaczy ich językiem pierwszym rodzimym nie jest szwedzki. Z tego i z innych powodów widzieli w tym problem, widzieli siebie jako problem. I nie było tak, że istniały jakieś magiczne sposoby na rozwiązywanie tych problemów. Nie ma tutaj żadnej magii, więc wydaje się, że trzeba było odwrócić sytuację i zacząć budować możliwości, nawet jeżeli te możliwości były i mogły być skromne. Więc w całym środowisku, nie mówię tylko o Subtopii, ale o całej społeczności, wszyscy postanowiliśmy zmienić sposób pracy i to był bardzo bolesny krok. Może nie tyle dla polityków, co ciekawe, ale dla urzędników, którzy pracują w gminie, dla ekspertów. Ponieważ zdecydowano, po pierwsze, że urzędnicy zostaną wyciągnięci z ratusza i wrzuceni w teren. Ponadto zapraszaliśmy mieszkańców gminy do tego, żeby zasiadali przy wspólnym stole, by uczestniczyli w dyskusji. Żeby dyskusja nie toczyła się o mieszkańcach, tylko z mieszkańcami. To było odczuwane jako swoiste zagrożenie przez urzędników. Oni się tego bali. Poza tym zaangażowaliśmy różne organizacje pozarządowe, stowarzyszenia. Dosłownie daliśmy im klucze, możliwość wpływania, daliśmy im dostęp do różnych informacji, do zasobów i daliśmy im środki ekonomiczne. I chyba najlepsze jest to, że kiedy rozpoczęliśmy tę dyskusję, zaczęliśmy identyfikować te szanse i możliwości i na pierwszy ogień poszła kultura właśnie w szerokim ujęciu. Kultura jako element napędzający rozwój społeczny, nie tylko kultura jako wyraz artystycznej twórczości czy ekspresji, tylko właśnie jako paliwo rozwoju społecznego. Poza tym postawiliśmy sobie 6 różnych takich dużych celów. Zwiększanie demokracji i możliwości wpływu społecznego, wzmocnienie edukacji wśród mieszkańców, dlatego że to jest tak, że wielu mieszkańców gminy to osoby pochodzące z różnych zakątków świata, nie zawsze wyposażone w wiedzę i w po prostu w edukację. Poszukiwanie możliwości zatrudnienia, bezpieczeństwo. Kiedy sformułowaliśmy te cele, postanowiliśmy wykorzystać kulturę właściwie nie tyle jako cel sam w sobie, ale jako narzędzie, jako środek. I teraz do pytania przechodząc. 18 lat temu, kiedy rozpoczęliśmy naszą przygodę,
z tym działaniem. Od samego początku pracowaliśmy z Europą, z resztą świata. To nie jest coś, co gdzieś tam potem uzupełnialiśmy. Tak było od samego początku. Ta współpraca w takim szerokim frontem towarzyszyła nam od samego początku. Stworzyliśmy też takie podstawy współpracy wielokulturowej, powołaliśmy do życia biuro UNESCO, poprzez które pracowaliśmy nad różnymi problemami, ale i szansami. Pamiętajmy, to też są szanse i możliwości. Migranci to nie obciążenie, to są ludzie wywodzący się z ciekawych kultur, posiadający ciekawe umiejętności, umiejętności społeczne również. Także to jest ogromny zasób i możliwości, nie problem. I formuła naszej pracy okazała się być bardzo owocna. I teraz porównując, bo ja rozumiem, że można porównywać gminy w takich sondażach, gdzie pyta się pracowników, przepraszam, pyta się mieszkańców o rzeczywistość lokalną, to w naszym przypadku te sondaże pokazują kompletną, potężną różnicę między tym, co było w 1997 roku, a teraz. Większe poczucie własnej wartości, pewności, obecność wzorców wychowawczych dla dzieci i młodzieży, większa aktywność społeczna, poczucie współodpowiedzialności. Jak to się ma do reszty społeczeństwa szwedzkiego? No pamiętajmy, to są mieszkańcy Szwecji, mają szwedzkie obywatelstwo. Nawet jeżeli nie mają jasnych włosów i niebieskich oczu. Dzisiaj mamy czarnowłosych, czarnookich mieszkańców Szwecji, niekoniecznie w pierwszym pokoleniu, może w drugim, może w trzecim. To są Szwedzi. Okazuje się, że nasza miejscowość stała się modelowym przykładem funkcjonowania, to po pierwsze, wykorzystania kultury jako narzędzia zmiany społecznej, nie tylko w obszarze kultury czy współpracy z mniejszościami, ale też modelu funkcjonowania społeczności lokalnej w ogóle. I myślę, że jest pewna doza zazdrości tu i ówdzie w Szwecji. Naszym mottem jest z dala od średniej, nie za dużo, nie za mało, średnia, której nie lubimy, nie chcemy. Chcemy być inni niż ta średnia, jesteśmy inni poprzez różnorodność, ale też poprzez taki brak strachu, otwartość i poziom energii też chcemy się wyróżniać. Bardzo dziękuję. To myślę, że mieliśmy tutaj bardzo dużą taką lekcję solidarności w praktyce. Chciałem zwrócić się do Jerzego Hausnera z taką oto kwestią. Wspominałem na początku tekst, jeden też z założycielskich tekstów całego programu Kultura i Rozwój. Chodzi o tekst Kultura jako ścieżka wyjścia z kryzysu. Kiedy pisałeś go, w tle chyba przede wszystkim mowa była o kryzysie ekonomicznym, choć już w tym tekście zaznaczałeś, że ten kryzys jest dużo głębszy. Myślę, że Catherine Watson doskonale wymieniła te kryzysy, z którymi mamy ostatnio do czynienia, oprócz kryzysu gospodarczego, kryzys kulturalny w takim bardzo głębokim sensie tego słowa, kryzys demokratyczny, kryzys polityczny. Chciałbym zwrócić się o kwestię kultury jako ścieżki wyjścia z kryzysu w przestrzeni europejskiej, bo i z kryzysem europejskim mamy bardzo silnie do czynienia. Czy kultura może być
ścieżką wyjścia z tego kryzysu i w jaki sposób? Ja w tym tekście mówię oczywiście, że mamy do czynienia z nakładaniem się wielu kryzysów i że to nie jest kryzys w systemie, tylko kryzys systemu. Dzisiaj, wiedząc już to, co wiemy, można powiedzieć, że przez kilka dekad uważaliśmy, że najbardziej pewną rzeczą jest zmiana i cały czas uważaliśmy, że żyjemy w erze zmiany. A przyszedł taki moment, kiedy trzeba powiedzieć, że żyjemy w czasie, kiedy następuje zmiana ery. To znaczy, że my musimy wiele rzeczy, na wiele rzeczy spojrzeć inaczej, na wiele rzeczy, na wiele ścieżek w ogóle odkryć. Bo to, co jest dzisiaj charakterystyczne na poziomie europejskim, to jest takie poczucie, że intuicyjnie czegoś szukamy, ogólnie pod hasłem ucieczki do przodu, tylko pytanie, kto wie, gdzie jest dzisiaj przód. I nie ma sensu pchać się do przodu, jeśli nie wiemy, do czego zmierzamy. Więc z jednej strony sytuacja jest kompletnie inna niż ta, z którą wielokrotnie ci, którzy o obliczu Europy decydują po II wojnie światowej, mieli do czynienia, a z drugiej strony repertuar zachowań jest ciągle taki sam. Na końcu końców wszystko się sprowadza do poszukiwania przesunięcia pomiędzy rynkiem i państwem, a tu nie ma żadnego rozwiązania. I o tym w tym tekście była mowa, że nie znajdziemy tego rozwiązania, że to, czego potrzebujemy, to potrzebujemy tak naprawdę poszukiwać nie albo w państwie, albo w rynku, tylko pomiędzy, a to, co jest nam potrzebne pomiędzy, nie odkryjemy bez kultury. Dlatego nie da się odkryć bez kultury, przy czym tam był taki postulat, by szukać tego, co jest potrzebne przez otwieranie przestrzeni publicznej i przez różne rodzaje aktywności, które tworzą to, co jest dla nas wspólne, ale nie przymusowe. Ale nie przymusowe, nie narzucone. Czyli odkrywanie samemu, co jest wspólne. Więc jakbym powiedział, to gdzie jest recepta? W połączeniu dwóch rzeczy. W nowym dyskursie, w dyskursie, który musi dotyczyć istoty rzeczy, a nie przejawów, czyli trzeba sięgnąć w głąb do zastanowienia się, skąd te różne rzeczy się w tej chwili skumulowały i dopuszczeniu eksperymentowania, ponieważ nie znajdziemy rozwiązania na zasadzie recepty i podyktowania. I najpierw zacznę od dyskursu. I używam słowa dyskurs świadomie, rozumiejąc, że chodzi o refleksję idącą w głąb, a nie tylko o porozumienie. To nie jest tylko kwestia dialogu. Siądźmy, bo mamy konflikt, przedstawmy stanowiska, poszukajmy kompromisu. Oczywiście samo w sobie jest to potrzebne, obywatelskie, demokratyczne i właściwe. Ale nam jest potrzebne coś głębiej. Jest potrzebny dyskurs, w którym spróbujemy odpowiedzieć, dlaczego to się tak skumulowało. I moja odpowiedź, to nie znaczy, że to jest jedyna odpowiedź, jest taka, że w wyniku wielu różnych zjawisk mamy do czynienia, w której cywilizacja została zdominowana przez technologię, ale tak została zdominowana przez technologię, że zaczęła de facto usuwać kulturę. To znaczy zaczęła usuwać wymiar aksjonormatywny. To oznacza, że w istocie rzeczy nie ma dzisiaj granic komercjalizacji. Nie ma. Że działalność gospodarcza i działalność rynkowa jest dzisiaj w taki sposób prowadzona, w której znika perspektywa czasu. W istocie rzeczy mamy do czynienia z kultem elastyczności, kultem mobilności, i sytuacją, w której tak naprawdę działalność polega na tym, żeby wykorzystywać każdą okazję. Ta gra, którą nazywam oportunistyczną grą, jest tak silna, że wymusza na wszystkich tego rodzaju zachowanie, nawet gdyby chcieli inaczej postępować. Następuje z jednej strony ekspansja przestrzenna tej działalności, a z drugiej strony kompresja czasu. Potworna kompresja czasu.
związku z tym nawet jeśli ktoś chce się zdobywać na refleksję, to nie ma czasu na tą refleksję. Ona zanika. Liczy się tylko skuteczność. Liczy się wynik. Nawet na Światowym Forum Gospodarczym, no, gdzie nie spotykają się raczej ludzie heterodoksyjnie myślący, tylko ortodoksyjnie myślący o rynku, oni sami sobie zdają sprawę, jakim wielkim ryzykiem jest to krótkookresowe myślenie, no bo jeśli popatrzy się na to, co się stało z globalnym rynkiem finansowym, na konsekwencje tego wszystkiego, no to oni sami uważają, że to już stanowi zagrożenie, dlatego że w istocie rzeczy zostały wytworzone formy działalności gospodarczej, które podważają sens działalności rynku. Stają się same dla rynku potwornym zagrożeniem. Teraz wracając więc do kultury. Powiem tak. My musimy ten problem rozwiązywać na dwóch rękach. Jedna ręka to jest rzeczywisty dyskurs, w którym musimy się odnieść do tego, dlaczego zostały zerwane związek pomiędzy rynkiem i wartościami i czy to jest nieunikniona konsekwencja rynku, czy też możemy sobie wyobrazić inny model gospodarki rynkowej, którym ten związek zostanie przywrócony. Ja oczywiście jestem zwolennikiem tej tezy, że nie trzeba niszczyć rynku, aby można było wyobrazić sobie to działanie. Natomiast oczywiście cały problem polega na tym, że trzeba zmienić pole grawitacyjne gry gospodarczej i ja nazywam to polem relacyjnej gry gospodarczej. Nie mam czasu wchodzenia w szczegóły. W związku z tym moja koncentracja dzisiaj uwagi na firmie polega na tym, by powiedzieć, jeśli chcecie działać inaczej, to musicie zrozumieć istotę procesu wytwarzania wartości w waszej firmie, ale to, że to zrozumiecie i spróbujecie to ukształtować, to jest za mało. Musicie znaleźć środowisko, w którym będziecie mogli to zrobić, bo inaczej zostaniecie przez drapieżników zniszczeni. A drapieżnik nie myśli o zasobach, tylko eksploatuje zasoby. Więc jest pytanie, gdzie jest to środowisko? W jaki sposób ono ma powstać? I jest pytanie, jak wykorzystywać nowoczesne technologie dla budowania innego typu gry? Tak? Jak na przykład wykorzystywać technologię blockchain, która dawałaby pewną możliwość? Teraz, gdzie miałoby się to dokonać? No między innymi w miastach. Między innymi w miastach. Ale co to oznacza, że ma się dokonać to w miastach? To znaczy, że trzeba zanegować ten sposób myślenia, który od wieków górował, a mianowicie poszukiwanie uniwersalnej idei miasta. Bo nawet jak sięgniemy tylko 100 lat wcześniej do idei modernizmu, to zobaczymy, że poszukiwano, urbaniści poszukiwali uniwersalnej idei miasta. Dzisiaj oczywiście nie urbaniści decydują, tylko komiwojażerowie idei, którzy jeżdżą po świecie i uważają, że wszystkie miasta mają być creative albo smart. I dobrze wiedzą, że to, co w Helsinkach będzie pasowało w Bazylei, a to, co w Bazylei będzie pasowało w Monachium. I świetnie na ten temat żonglują. Otóż rzecz polega na tym, że miasta, które przyjęły tą koncepcję, to są miasta, które tak naprawdę żyją z mobilności i kosztem własnego potencjału rozwojowego. One niszczą swój potencjał rozwojowy w imię mobilności i bycia węzłem w globalnej grze ekonomicznej. W związku z tym problem polega na tym, by zmienić podejście i powiedzieć, nie szukamy żadnej uniwersalnej idei miasta, bo każde miasto musi znaleźć swoją ideę. Co to znaczy swoją ideę? Swój specyficzny proces wytwarzania wartości, oparty o potencjał własny i potencjał mieszkańców. I teraz jest pytanie, jak stworzyć, jakie mechanizmy wygenerować, żeby rzeczywiście to funkcjonowało na tej zasadzie, że jeśli generujemy strumienie w oparciu o własne zasoby, to na ile te strumienie wracają, żeby podtrzymywać zasoby, a także podnosić ich jakość. To jest myślenie o gospodarce miejskiej czy o mieście w procesie, który jest procesem okrężnym i rozwojowym. Wtedy dopiero pojawia się wymiar czasu i odpowiedzialności. Jeśli nie ma takiego wymiaru, to nie ma też odpowiedzialności, bo liczy się tylko doraźny wynik. Ale zarazem nie chodzi tylko o to, żebyśmy to powiedzieli, bo to już zostało powiedziane. Natomiast żebyśmy znaleźli sposoby praktycznego działania, które by temu służyły i które muszą być odkryte w każdym mieście, w zależności od tego, jaki ma potencjał. Natomiast dowiadujmy się, jak
dany problem jest rozwiązywany nie dlatego, że skopiujemy rozwiązanie, ale nauczymy się metody. Tak jak tutaj, słuchając o tym, jak kształtowane jest środowisko, uczymy się metody. Nie kopiujemy, nie szukamy złotej formuły. Szukamy konceptu, szukamy dowodu, szukamy doświadczenia, szukamy ewidencji, szukamy efektu demonstracji, by motywować innych do pójścia w tą stronę. Ale za każdym razem nie obędzie się bez eksperymentowania i prawa do eksperymentowania, do uszanowania ekonomii wielu aktorów i do dopuszczenia wielu perspektyw poznawczych. I tu znowuż wracamy do kwestii kultury. Bo nie da się tego zrobić, jeśli nie zrozumiemy, że kultura musi być niezbędnym wymiarem każdej ludzkiej działalności, jeśli chce się pojawić jakakolwiek odpowiedzialność za tą działalność. Ale po drugie, że kultura musi być także mechanizmem rozwoju, ponieważ dopiero ona pozwala nam odpowiadać na pytanie, gdzie jest przód. Po co, a nie jak. A my nie pytamy po co. My głównie pytamy jak, za pomocą jakich instrumentów. I w związku z tym i dyskurs, i poszukiwanie rozwiązań. Ale bez dyskursu, bez zmiany z perspektywy, bez zmiany podejścia, to poszukiwanie intuicyjne nic nam nie da. Będziemy wpadali w coraz większe zapętlenie różnego rodzaju negatywnych zjawisk, aż w końcu oczywiście przyjdzie walec i wyrówna. Bardzo serdecznie dziękuję za tę wypowiedź. Myślę, że chyba nie jest tak źle, co prawda zaczęliśmy tę rozmowę od tego, Filip powiedział to bardzo wyraźnie, że chyba jesteśmy w takim momencie, w którym naprawdę bardzo głęboko musimy się zastanowić, jak działać poprzez kulturę i w jaki sposób odzyskiwać utracone, czy jak się wydaje utracone społeczne dobro wspólne, to co nas łączy. Ale z drugiej strony, kiedy słuchałem naszej rozmowy, miałem wrażenie, że takie absolutnie fundamenty myślenia o tym, co, czym jest kultura i na rzecz jakiego społeczeństwa, w tym społeczeństwa europejskiego, kultura ta warto by działała, fundamenty te są bardzo ustabilizowane i dotyczą pewnych zupełnie elementarnych wartości związanych z solidarnością, z inkluzywnością społeczną, z oczywiście wolnością i demokracją. I myślę, że jest to bardzo pozytywny i optymistyczny punkt wyjścia do przyszłych starań na rzecz takiej kultury i takiej Europy. Chciałbym zwrócić się do Państwa, czy mają Państwo jakieś komentarze lub pytania? Oczywiście, ale ponieważ już parokrotnie zabierał Pan głos, więc upewnię się, czy może ktoś ewentualnie jeszcze nie chciałby. Jeżeli nie, to oczywiście już Panu oddaję mikrofon. Widzę, zaczniemy od Eminy Wisznicz. Hello, thank you. I will try not to occupy too much time as I was before. Comment and a question, I don't know, you'll see. I will try to simplify things. Uprościć tę perspektywę. A najbardziej się obawiam, kiedy myślę o sytuacji w moim kraju, kiedy patrzę na to, co się dzieje w Europie i na świecie, na różne odmiany tego zjawiska, myślę, że widzę, że wartości demokratyczne, czyli liberalne, są, że grozi im coś innego. To wygląda inaczej w Stanach, czy wygląda inaczej w Rosji, czy w Turcji. Myślę, że nie muszę tutaj tej myśli rozwijać. Jednak w moim kraju tak zwana konserwa czy prawica ludziom zapewnia pewien taki wsteczny, moim zdaniem, taką wsteczną, moim zdaniem, ideę bezpieczeństwa, nadziei, daje pewien sens życia, czy proponuje pewien sens życia. A my,
na lewicy, że to powiedzmy, my możemy tylko zaproponować kolejne pytania, kolejne krytyczne analizy, podejścia i potem kolejne pytania. Oczywiście fakt, że uczestniczę także konferencja organizowana przez krytykę polityczną. Oczywiście na takiej konferencji mam nic dziwnego, że przyjmujemy taką postawę. Wydaje mi się jednak, że właściwa odpowiedź miałaby coś wspólnego z tym, co powiedział profesor Hausler, mianowicie tworzenie nowego dyskursu, zastanawianie się nad tym, nad dlaczego i po co, a nie tylko jak i w jaki sposób. W jaki sposób możemy coś osiągnąć, jakie będą skutki. W sektorze kultury, jestem głęboko przekonana, popełniliśmy poważne błędy kilkanaście lat temu, albo nawet wcześniej na Zachodzie popełniono te błędy, kiedy zaczęliśmy mówić interlingwą. Różne platformy, rzecznictwa, inaczej, zaczęliśmy mówić ich językiem. W jaki sposób kultura wpływa na PKB. I myślę, że wówczas przegraliśmy, kiedy zrezygnowaliśmy z tego, co jest naszym atutem, czyli zadawanie pytań, mówienie po co i dlaczego. A zaczęliśmy myśleć w takich kategoriach. Kiedy nie przestaliśmy proponować, czy odpowiedzieć na pytanie o sens życia w jakiś sposób, tylko udrzęźliśmy i nieco straciliśmy, zapomnieliśmy o wizji, o tym, jak powinna wyglądać przyszłość, o jaki rodzaj życia chcemy dla siebie w Europie i na całym świecie. Mam znajomych, przyjaciół w Afryce, którzy mówią, nie chcę słyszeć narzekań na państwo dobrobytu, bo państwo dobrobytu europejskie zostało zbudowane kosztem, nie wiem, krajów takich jak afrykańskie. Pytania? Anna? Pytanie, które w jakiś sposób wiąże się z moim chyba wystąpieniem, ale zastanawiam się, dlaczego w Unii Europejskiej, kiedy Unia Europejska zajmuje się kwestiami demokracji oraz rządów prawa, sytuacji na skrajna prawica i skrajna lewica, dlaczego tego rodzaju pytania są prowadzone w kontekście, w obszarze kultury? Dziękuję bardzo. To w takim razie zbiorę jeszcze pytanie lub komentarz od pana i poproszę o odniesienie się naszych gości. W tym, co mówił profesor Hausler, zabrakło mi jednego dodatku, mianowicie, że te warunki, do jakich trzeba dostosować swój plan organizacji miasta, musi zabierać też mentalność tych mieszkańców. Oni muszą ten plan niejako, o ile to jest możliwe oczywiście w dużej zbiorowości, przyjąć za własny. I tu miałbym pytanie do profesora. Pan jest praktykiem, na przykład pan opracowywał to, co nazywamy planem Hausnera. Czy pan tam może też stosował właśnie takie podejście, jak w tym planowanie dla miasta? I czy te doświadczenia jakiś mają wpływ na pana teraz pogląd? Bardzo dziękujemy za pytania. Bardzo proszę naszych gości o odniesienie się do nich. Kto z państwa chciałby zacząć? Czyżby profesor Hausner?
say that I will be the first and you. Okay. Yeah. Okay. Let me answer for questions in English. In English, for question in Polish. In Polish. I potraktuję po angielsku i odwrotnie. Ja podzielam to zdanie, iż rozpoznanie dyskursu ma kluczowe znaczenie. Czyli nie chodzi tylko o wymianę opinii, a raczej o ustalenie pewnego programu. Jedną z kwestii, która pojawia się, kiedy mówię o rozwoju miasta, jest kategoria praw miejskich. Nie w kategoriach prawnych, a w kategoriach społecznych. To musi być element ram rozwoju. I to jest bardzo praktyczny element, bardzo taka praktyczna materia. Omawianie prawa do miasta właściwie to jest dyskusja na temat demokracji miejskiej i jej nowych form, na przykład form deliberatywnych. Prawo do miasta to nie tylko przywileje, które nadajemy, ale również władza i możliwość wykorzystywania szans, tworzenia nowych szans i możliwości, także ma też i negatywny, i pozytywny kontekst. Jak o tym rozmawiać, jak wprowadzić tę tematykę, to wydaje mi się być kluczowym elementem przyszłej dyskusji o mieście. I to jest jeden z elementów oczywiście tej dyskusji, ale szalenie ważny. Jeżeli ktoś chciałby przyjąć bardzo lewicową perspektywę, to tu nic, to by nie zmieniło, dlatego że to jest bardzo praktyczna perspektywa. I myślę sobie, że znajdziemy rozwiązania, czy rozwiązanie nie tylko opisania, ale też i wprowadzenia w życie prawa do miasta, czy praw miejskich. Drugie pytanie to relacja kultury i znaczenia tego pojęcia na szczeblu europejskim. Parę lat temu, kiedy moja ścieżka do nowego dyskursu i do nowych koncepcji miała swój początek, zostałem zaproszony na europejską konferencję dotyczącą kultury i rozwoju. Natomiast omawiano tam raczej relacje pomiędzy kulturą a wzrostem, mówiono o przemysłach kreatywnych. To nie ma większego sensu. Nie tak należy podchodzić do tematu. Nie chodzi tutaj o to, żeby zastanawiać się, jak ekonomizować czy komercjalizować kulturę, bo to już się dzieje. To raczej chodzi o to, żebyśmy rozmawiali na temat tego, jak tworzyć różnorodne pola działalności w kulturze. Ja powiedziałem człowiekowi, który stawiał taką tezę, że nie ma racji, natomiast usłyszałem w odpowiedzi, że nie będzie tak, że ktoś mnie posłucha w Europie. Nikt nie chce o tym rozmawiać, o kulturze, chcą rozmawiać o miejscach pracy i o wzroście. No i okazało się, że kilka lat po tym faktycznie słyszymy tylko i wyłącznie o tych dwóch rzeczach, a więc uczestniczymy w fałszywym dyskursie na ten temat. Trzecie pytanie wybrzmiało po polsku, odpowiem zatem po polsku. Proszę pana, plan Hausnera był planem ratunkowym. Ja, będąc ministrem gospodarki i wicepremierem, ratowałem finanse publiczne przed zapaścią. Ja ratowałem nasze wspólne państwo przed finansową zapaścią. Można dyskutować, czy moje propozycje były najlepsze. Nie można dyskutować, że byliśmy w zagrożeniu. Byliśmy w sytuacji bardzo poważnego zagrożenia. I to było moje zadanie publiczne. Ja podjąłem to zadanie, wykonując je połowicznie. Co oznacza wystarczająco, żeby uchronić przed katastrofą,
niewystarczająco, żeby naprawić finanse publiczne. I dwa wnioski z tego wynikają. Wniosek numer jeden, nie wierzę w zdolność państwa do przeprowadzania takich projektów i nie wierzę w to, że cała kwestia sprowadza się do woli i siły politycznej. Ci, którzy wierzą, że wola i siła polityczna zmienia świat, ten świat tak złożony i skomplikowany, mylą się. Ja byłem czwartą osobą co do wpływu w państwie i mam świadomość, jak mało udało się zrobić wobec skali zagrożeń. Wykonałem swoje zadanie połowiczne. Ale też wyprowadzam z tego jeszcze drugi wniosek. Cała historia rozwoju, w tym również Polski, powinna nas uczyć jednej rzeczy. Tak działajmy, poszukując nowych ścieżek rozwoju, aby nie trzeba było za każdym razem programów ratunkowych, które mają bardzo wysokie koszty. To znaczy nie prowadźmy tak działalności państwowej, która sprowadza się do działalności, która jest absolutnie pozbawiona wyobraźni. Ponieważ w większości przypadków to, w jakie problemy wpadamy, przy wszystkich naszych osiągnięciach wynika po prostu z braku wyobraźni i odpowiedzialności ludzi, którzy kierują państwem. Niestety mam bardzo niską wiarę, że ta odpowiedzialność i zdolność do myślenia strategicznego pojawi się w samym państwie. Wielokrotnie mówiłem, że nasze państwo jest pozbawione mózgu. Nie wodzów, tylko mózgu. W związku z tym pytanie, jak miałaby się wyłaniać ta zdolność? I odpowiedź moja, skoro nie jest ona możliwa od góry, to potrzeba, żeby pojawiła się od dołu i z boku. Mało wierzę w moich kolegów, którzy zajmują się działalnością intelektualną. Bardziej wierzę w te wszystkie inicjatywy oddolne, autonomiczne inicjatywy. Wierzę w koncepcję wysp i archipelagów. To jest smutna refleksja, gdy chodzi o moje doświadczenie publiczne, więc nie pcham się na afisz. Mając tę wiedzę, którą wiem, robię to, co uważam, że ma sens i przynosi mi satysfakcję. Zanim oddam głos Kain Legbeck, Jurku, wydaje mi się, że muszę ci serdecznie podziękować i cię pożegnać, bo profesor Hasner uprzedzał, że krótko po godzinie czwartej będzie musiał biec na pociąg, więc tylko informuję, że jest po czwartej. Dziękuję ci bardzo za... Bardzo Państwa przepraszam. Okej. Kain Legbeck. Chcę się skupić na tym, co tutaj wybrzmiało, ponieważ jeżeli skupimy się tylko i wyłącznie na kapitalizacji kultury, to tak naprawdę mówimy o czymś innym, nie o kulturze. Nie jest to już bowiem kultura. To już jest biznes, to już jest działalność gospodarcza, to już jest handel. Jedną z najważniejszych rzeczy dla mnie jako byłego muzyka, bo taka jest moja historia, ilekroć grałam na flecie, ilekroć grywałam na flecie, zawsze najważniejszą rzeczą było dla mnie pomylić się po to, żeby zacząć jeszcze raz i jeszcze raz. I skupiałam się na tym dlaczego i co, jak powiedział profesor, trzeba też wiedzieć jak, ale najfajniejsza rzecz, taka najprzyjemniejsza w tym wszystkim było właśnie to eksperymentowanie, to bawienie się. I ja sobie myślę, że to bawienie się jest elementem, który jest wpisany w kulturę. Kultura jest w nas, nie na zewnątrz, więc nie ma właściwie podstaw, by mówić, że ktoś unika kultury, bo ona jest w środku. A najważniejszym elementem kultury jest to, że próbujemy, popełniamy błąd, próbujemy jeszcze raz i ten sam błąd popełniać możemy setki razy, jak malarz. Natomiast w przypadku wzrostu gospodarczego czy
miejsc pracy nie ma takiej samej możliwości, bo tu jest prosty handel, prosta wymiana. Więc gdybyśmy mieli mówić tylko o kulturze z perspektywy przemysłu kreatywnego, to już nie mówimy o kulturze. Można mówić o tym pozytywnie, negatywnie, mam swoją własną opinię, natomiast no, na pewno nie jest to kultura i pewnie trzeba byłoby znaleźć inne sformułowanie. Catherine Watson? Myślę, że tu w nawiązaniu tutaj to było szalenie trafne. Bardzo wiele osób istotnie odczuło na własnej skórze nierówność, zostało zmarginalizowane. Ich życie jest gorsze niż życie rodziców. Brak perspektyw. I tego nie wysłuchano. Nie wszyscy, którzy mają czy mieli możliwość kształtowania rzeczywistości, wsłuchali się w ten głos. Nie mówiąc już o braku rozwiązań, brak było tego wsłuchania się w ten głos. Te lęki przed innością, lęk o pracę, lęk o rodzinę. Nikt się nad tym nie pochylił, nikt nie uspokoił tych, którzy się bali. Więc dokąd mieli ci ludzie pójść? Gdzie mieli szukać odpowiedzi? A ta odpowiedź pojawiła się. Pojawiła się w tych reakcyjnych, nacjonalistycznych, ultraprawicowych kręgach. Skoro nie ma gdzie indziej żadnej oferty, no to czemu nie mielibyśmy posłuchać właśnie tego głosu? Takie było myślenie, tak sądzę. Jest to jednak jakaś wizja, można się z nią nie zgadzać. Ja nie szanuję jej, ale jest to wizja, to jest wizja przyszłości. To nie jest moja wizja, czy to nie jest wizja społeczeństwa, w której ja chciałabym znaleźć swoje miejsce, czy moje dzieci, ale jest to jednak jakaś całościowa wizja. My nie byliśmy zdolni do zaproponowania kontrwizji, żadnej innej perspektywy. Nie byliśmy w stanie odpowiedzieć na pytania. Próbowaliśmy tworzyć jakieś skomplikowane wywody, a druga strona przekazała właściwie nie tyle rozwiązania, ile pewną narrację. Nie ma tam odpowiedzi, jest narracja. Więc my musimy po pierwsze słuchać, po drugie rozumieć obawy, rozumieć lęki. Musimy uznać ich wagę i znaczenie. I musimy wypracować rozwiązania, które będą alternatywą dla ultraprawicowych koncepcji. Ja odnoszę się tylko do jednego z tylko aspektu tego, co pan powiedział, że mieszkańcy miasta muszą czuć się gospodarzem i właścicielem swojej wizji. To chyba było dość dobre sformułowanie. I bowiem właściwie dotyka sedna sprawy, jeśli chodzi o możliwość tworzenia takiej strategii w przyszłości. Filip, i pytania i odpowiedzi skłaniają mnie do tego, żeby przypomnieć sobie o naszych codziennych dylematach, kiedy ja przeprowadziłem wywiad z Iwanem Krastewem, politologiem bułgarskim, przy okazji publikacji tej innej Europy. Krastew zajmował się ruchami protestu i zapytałem, co myśmy zrobili przez te 15 lat. Pracowaliśmy we wschodniej Europie, kultura, sieci i tak dalej. Okazuje się, że coś się stało. Gdzie te wartości, gdzie ta otwartość, gdzie ta solidarność? Co myśmy zrobili źle?
czy coś przeoczyliśmy? On mówi, nie, 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 to było, to tam zawsze było, nie ma co się winiać. To jest trochę tak jak z tureckimi operami mydlanymi, które nagle stały się bardzo popularne w Europie Środkowej. Dlaczego te tasiemce tureckie są tak popularne? Dlatego, że pokazują świat, którego nie ma, świat, który był. I proszę zobaczyć, ten temat został podchwycony nawet nie tyle przez kulturę, przez duże K, a przez przemysł kreatywny, czy przemysły kreatywne. Więc jeżeli nawet przemysł kreatywny to zauważa, to my również. Kolejna rzecz, ambiwalencja. Ci, którzy znają Europejską Fundację Kultury, wiedzą, że musimy wszystko przekładać na język zarówno inicjatyw oddolnych, jak i tych język instytucji unijnych. Teraz wraz z Krajowym Instytutem Kultury i z innymi środowiskami stwierdziliśmy, że nie ma kultury w Unii Europejskiej. Jeżeli Unia Europejska mówi o kulturze, jest to raczej sfera relacji międzynarodowych. Więc dzisiaj, 10 lat po tych przemyśleniach, powstała platforma relacji w kultury. To jest 10 strategicznych krajów na całym świecie. Brazylia, Meksyk, Rosja, Indie. Tu zidentyfikowano te kraje, gdzie mamy podpisane umowy bilateralne i tam rozpoczniemy realizację idei platformy. Platformy dyplomacji kultury. Europejska Fundacja Kultury przeprowadziła takie szkolenie globalnego przywództwa w kulturze. To jest terminologia Unii Europejskiej, abyśmy takich pojęć nie używali. No ale czasami trzeba iść na kompromis i powiem tak, że i pierwsza edycja pokazała, że wiele z naszych pomysłów zadziałało i dało się przełożyć na te działania realizowane za pomocą tej platformy. I w tej chwili dużo, dużo robimy, żeby zrobić trochę taki rachunek sumienia, żeby uderzyć się w pierś, ale też żeby stworzyć coś nowego. I pewnie skupić się bardziej na aspektach społecznych kultury, ponieważ w którymś momencie odczuliśmy ograniczone środki publiczne dla kultury, dla sztuki, czyli dla tej tak zwanej prawdziwej kultury. Te środki zaczęły znikać. Musieliśmy znaleźć sposób na legitymizację tych innych obszarów, w których kultura może odegrać ogromną rolę, a tak powstało, tak pojawiło się społeczeństwo. Oczywiście sztuka nie rozwiąże wszystkich problemów społecznych i europejskich, tylko i wyłącznie można tak myśleć, jeżeli będzie to robione w większym układzie, w większym ekosystemie z innymi sektorami, tak jak to, na co wskazywał profesor Hausner. Bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ogromnie dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszego dnia.